Dzień dobry Państwu. Moment w studiu Górala. Dokładnie skądście Władysław? I dokładnie to jest serwie na nagu. No, siada właśnie w kancelarii. Władek nam tu teraz łapanie. Łapowiastkę, co nigdy prawdą nie było, ani niebe. No to Władysław, może cię zaczynać. No i jak sobie ci jucha się w Glecarowie. Było nas tam trzech juchasów, no i baca. No i raz nam zabrakło ognia w sasie. I co tu zrobić? No i babaca go do temu, do starszemu Bronkowi. Zwyższa Bronek i zań, płatko system taki, stary dziadek, pasie kłazy. Tu idź ku niemu, łon ogień ma, to ci da. No i Bronek płaset. No i przysał ku dziadkowi innej gadał. Dziadku, daj ci ognia, bo nam brak sasi. Ej, dziadek gada. Ej, rybce, ja ci ognia dam, ale jak mi łapowiec łapowiastkę, to nigdy prawdą mi nie był, ani nie be. A jak mi nie łapowiec, to ci wezmę krzyzna jak, zadupcę cię kulą w łeb i ci ognia nie dam. No ja za Bronek był taki troszkę przygłuptawy, żadnej tej łapowiastki nie wiedział powiedzieć, no i dziadek mu tak zrobił. No i przyszedł do sałasa, ale się bacił już nic nie przyznał, co mu dziadek zrobił. No i babaca wesoł tego drugiego Staszka. No i ten tak samo ognia nie przyniósł. I co tu robić? Nazaj ja był taki mały, ale dość krzykliwy. Gadam, wiecie co, bacu? Ja pójdę i ja przyniosę ten ognia. No i zawodzę tam dwie dziadka. Już sporadzam się, dziadku! Dziadek, i co jest tam? Dajcie ognia, bo nam brak sasi. Ej, dziadek gada. Ej, lepce, mały żalik krzykliwy. No ja ci tu ognia dam, ale jak mi łapę złapowiastkę, to nigdy prawdą nie był, ani nie be. Ej, ja se dopiero tej zmiarkował, co mu tam ci ognia nie przynieśli. No ale jak się długo nie namyślował, bagadom. Wiecie co, dziadku? Im jakie był 17 roków, a ojcu pewnie z 8, no to wiecie, płacet pytać na weselie. No i jadę se na takiej pięknej, długiej kłazi. No i śpiewam se. Aj, siodłaj, kłaza siodłaj. Aj, pojął ci me płatgaj. Uaj, płatgaj, płacz zielony. Aj, tam serącki dom. Hej, tak se jadę, wiecie, na tej kłosi, a tak zajechał do Grecarowa. No, tak był strasznie głodny, zapachłem mi w tym kupiecone kuropatwy, wyzierałem z wirby. No i co myślę, to jak tu, to zajem coś. No i wylazek na tą wirbę, jest tak wziony płetki płetargą, no ale tak jakoś się wlał do tej wirby, no i na wdupcałem się tych kuropatwów, ja za to we spuku. No ale jak tu teraz z tej wirby wyjść, jak brzuch mi urósł się na 3 metry. Co ty zrobić? No ale wiecie, polecie jak do chłopa, po siekierę, no i co by się wyrąbać z tej wirby. No i jak on się tak się wyrąbał, no i jadę na tej kłosie. No wiecie, zakłada długą bronę miała, jakoby płetwę tak się przystąpiła się, no i wywalała się, no żeby się tu ślak trafił. Telewizjonie z nią co wybił, co się wina i zesrała. I tak sakramencko zaca na becę. No i... Ale ja se cystu pięknie zawodzę, co mi łeb gadał. Za siekierze się na tyźnie i będzie się siekiercić. No i zaczyna się siekiercić. Łodźcie mi pół kłazy. Ej, żeby cię tu ślak trafił. No i co ty zrobisz? No ale wiecie, wypaczaj taką wierbę piękną. Wylazek na tą wierbę, no i ścianek, dwa patyki. No i zbieraj tą kłazę do kupy.
No i jadę dalej. Na co wierba rośnie, Martku, rośnie. No to urosł, jadę na słonku. Jezus Maria, Matko Błesko, z Glecarowa, co tu robić? Tyle gorąco, błyty się mi hać, tłopiły. No ale jakoś się tak chipnął z tego słonka, nie wiem kiedy, tak ty powiedz, uleciał chyba za 7 roków. No i wpadł w taką dziurę, no i wpadł na ziemię. No i patrzę, no i tu chyba nie był. Bo anioły chodzą z wodą. No i patrzę dalej, a Matka Boska górą wróciła ze świętym Bronkiem, a święty Józek z Józkiem z Białki. Nie wiem, czy się bili, czy co robili, czy bohat kłasulia płatargani nasi. I nawet jak tych świętych na tym weseli, no ale jako tu teraz szli z nieba, kłaza posła w kurwę kansi. No jako teraz szli z tego nie ma. No ale za to nakręcić, pobrosło z tego, co Matka Boska omłociła i z tych smacisk. No i nas kręca jak takie piękne pobrosło, no i patrzę coś z dół, niedaleko to gwiony hipną. No i to się wpierdolę płasamiczką w głowę do gnoja. A Jezus ma, no i co tu teraz zrobić, jako z tego gnoja wyjść? No ale nasi szczercy z Poranina, ale Wojtek Cimka, nie wiem, będzie z jakimś patykiem, czy z jakimś kijem naganiał tam coś innego. I w międzyczasie naglali mi świnie. No i ja łapił tą świnie za ogon, łowina na świat, koło karku, koło nóg, no, tym ogonem. Kiedy ja tuknę tu, świnia wzięła i wpadła do tego gnoja. No jako tu teraz, co tu robić? No i świnia tak patrzy na mnie, ja na nią, jak jej nie przy dupce wrył, wina się utopiła. No i dobre, na jako tu teraz dalej wyjść? No ale w niedługim czasie nagnali mi krowę. Wzianek się okręcił, co się 30 razy koło ręki tej krowie łogonem. Czy nie tuchnę tu? Krowa wzięła i wewlekła mnie, no ale ją prasły i se nogi połamała. Dobre, weselek z tego gnoja. I patrzę, pod wszystkim Józek Kłetrun miał dwa czapy i kozę. No i tak se płatał. Zaczęło strasznie mocno kurzyć. Wlazek mu do kiesonki, ugryzek go w jaja. I mój się tyle przestraszył, co wyskoczył z tej kiesonki i z tych płetek i uciekł. A dziadek się pytał, i co było dalej? I chuja was łapodzinało ci ładnie, bo zaraz tu przydupcę w kufę i wam tą budę spalę. No i dziadek się wkurwił, kiełapił z ognia, kawałek patyka z ogniem cisnął za mną. Ja sprytnie łapił i doszedł do sałasa. I od tego czasu mieliśmy już dość ognia, nigdy nam już nie brakło. Ja.